którego z himalaistów, bodajże Malorego, zapytano, po co wchodzi na Mount Everest, na którym zginął. A on powiedział, bo jest. Może jest. Andrzej Remiszewski, który dziś jest naszym gościem, urodził się 23 czerwca 1951 roku i jest synem słynnej Teresy Remiszewskiej, dzięki której, jak sam wspomina, żeglarstwo było w jego domu obecne, odkąd pamięta. Ja nie do końca potrafię zdefiniować, dlaczego ja sam żegluję. To dla mnie sposób życia po prostu. Natomiast motywy są bardzo różne. To jest i przygoda, i jakieś wyżycie się, i sprawdzenie się, i rywalizacja z innymi. Niektórzy mają motyw w postaci sukcesu, zaszczytów, honorów, medali, ale ci ludzie na ogół sukcesu nie osiągają. Przynajmniej nietrwałe sukcesy. Natomiast bardzo wiele ludzi żegluje dlatego, po prostu dlatego, że morze jest, że to jest fajne miejsce, fajny sposób życia. Takim człowiekiem właśnie był Czerlinga. Ze współcześnie żeglujących twierdzę, że i pani Pajkowska, Asia Pajkowska i Szymon Kuczyński żeglują dlatego, bo to jest radość. Takim człowiekiem była moja mama. Żeglowała dla radości żeglowania, nie dla wyczynów. Oczywiście przy okazji chciała być tą pierwszą, prawda? Ale to było przy okazji. To był dodatek, a nie główny cel. Już jako bardzo młody chłopiec zanotował swój pierwszy kontakt z morzem. Tak wczesny start sprawił, że już od samego początku jego kontakty z żeglarstwem obfitowały w różne śmieszne historie, które zresztą wspomina po dziś dzień. To było w tym moim pierwszym kilkudniowym rejsie zatokowym na czerwonych żaglach. Osób było na jachcie 10, 8 chłopaków w części w mesie i w forpiku na piętrowych kojach. I kabinka rufowa, gdzie były dwie koje, jedną zajmowały. No i oczywiście dzieciak w emocjach się obudził wcześniej, tak? To była jastarnia, rzeczywiście tam kuter hałasowo pykał silnikiem, jakieś tam pokrzykiwania były. No to wylazłem na pokład, a tu stoi takie sobie coś, jakaś taka rura z dźwignią i trąbką. No to wziąłem, pociągnąłem do góry i nacisnąłem z powrotem. Jak ryknęło, to był taki buczek głowy. Wszyscy wyskoczyli na pokład, co się dzieje. No, darowano mi życie, ale głupota dzieciaka, wtedy miałem 10 lat. A widziałem po raz pierwszy takie urządzenie. Nasz bohater z wykształcenia jest inżynierem okrętowcem i to właśnie w tym kierunku od początku zmierzała jego kariera. Pracował w stoczni remontowej Nauta w Gdyni i był nawet inspektorem technicznym PZŻ. Niestety w 1990 roku musiał zmienić zawód i został samorządowcem. Był radnym oraz wiceprezydentem miasta Wejherowo. W tym okresie żeglarstwo zeszło u niego na drugi plan. Jak to się więc stało, że wrócił na wodę? No a potem jak czas się pojawił, warunki do żeglowania, to kupiłem własny jacht. Jacht jest szkierowy, nie nadaje się na wyjście poza Bałtyk. No, a jeśli mam już jacht, to muszę go eksploatować, bo on kosztuje, czy pływa, czy nie pływa. Nie stać na trzymanie obiektu muzealnego. W związku z tym żegluję tam, gdzie mogę nim żeglować, czyli na Bałtyku. A ponieważ wiek, zdrowie, lenistwo, stale mówię o lenistwie, ale to jest bardzo ważna moja cecha, powodują, że ja lubię dużo odpoczywać, a mało pracować, no to wobec tego pływanie na krótkich odcinkach od śniadania do podwieczorku, zawsze z wiatrem i tylko na foku, jest bardzo wygodną formułą, bardzo przyjemną. Nawiasem mówiąc, miejsce, które najlepiej wspominam w ogóle ze swoich miejsc żeglarskich, to jest Islandia. Mam udało się na Islandii być. I krajobrazy, i sam rejs do Islandii, to była rzecz bardzo wspaniała. Jako swój ulubiony akwen Andrzej Remiszewski bez wahania wskazuje Bałtyk. Jednak Morze Bałtyckie jest, mogłoby się wydawać, akwenem dobrze nam znanym. Czy w związku z tym, pływając po nim, coś naszego bohatera zaskoczyło? Na Bałtyku zaskakuje stale i wszystko. Już mówiłem tam w jakimś momencie chyba, że Bałtyk jest bardzo różnorodny. Dodam jeszcze do tego, jest bardzo zmienny. Miałem kiedyś taki rejs bałtycki, tak zwaną krajówkę, czyli bez zachodzenia do portów obcych. Odbyty z Gdyni do Gdyni, to było 11 dni non-stop w morzu. Przez te 11 dni nie było ani jednego dnia podobnego do dnia poprzedniego. Przede wszystkim jeśli chodzi o pogodę, ale także jeśli chodzi o widoki, kolor morza,
widoki na lądzie, któreśmy oglądali i zdarzenia, które się działy, typu spotkanie jakiegoś tam krążownika parowego z lat 40. radzieckiego, typu jakiś tam śmigłowiec taki dwuwirnikowy, szwedzki menakiwany, który nad nami latał. Podejście bardzo blisko, nielegalnie zresztą, pod wybrzeże Bornholmu, bo załoganci chcieli przez Lamskę poglądać, czy ktoś się nie opala na skałach. Nie było takich opalających się osób to wtedy. No i tak dalej, i tak dalej. Nie wspomnieliśmy jeszcze, że Andrzej Remiszewski jest żeglarzem, który wyznaje konkretną filozofię swojego pływania i ani myśli o jej zmianie. Moje bardzo ulubione powiedzenie to jest: dżentelmeni żeglują tylko się do podwieczorku, tylko z wiatrem i tylko na foku. I chlubię się tym, że potrafię czasem 3 tygodnie żeglować, 3 dni i ani razu nie rozpiąć lezji rzeka po krowca grota, a żeglować. To jest kwestia oczywiście prognoz i wyboru trasy, no, ale człowiek się nie spieszy, to może się pobawić. W związku z tak dużą ilością czasu postanowiliśmy również zapytać, jak nasz bohater spędza czas podczas swoich rejsów. W portach jest przede wszystkim życie towarzyskie. W każdym porcie spotykam kogoś znajomego albo poznaję kogoś znajomego. Ostatnio często są to ludzie znajomi wirtualnie. O, tequila, a ja pana czytam. No i jest okazja do imprezy. Czasem imprezy kończą się późno, albo raczej wcześniej rano. Raczej brakuje czasu na elementarne posprzątanie, umycie pokładu i pozamiatanie podłogi w mesie, bo właśnie życie towarzyskie zjada ten czas. Poza tym, jeśli jestem w nowym miejscu, albo jestem w miejscu, które lubię i cenię, to jednak troszkę jakiegoś zwiedzania. Skoro już o blogu pana Andrzeja mowa, to na kolejne nasze pytanie, dlaczego ludzie żeglują, odpowiedział on już w jednym ze swoich wpisów następującymi słowami. Jeśli musisz o to zapytać, to nie warto ci odpowiadać, bo i tak nie zrozumiesz odpowiedzi. Czy nadal podtrzymuje swoją opinię? Tak, podtrzymuje. To się wzięło z rozmowy z moim kolegą szkolnym w liceum. Jak opowiadałem w klasie, chyba 8 klasa, pierwsza klasa ogólniaka ówczesnego, o tej lidze, to zapytał mnie, ale po co on to robi? Co on z tego będzie miał? Ja próbowałem tłumaczyć nieudolnie i nie był w stanie tego pojąć. Ja sobie tą rozmowę bardzo długo do dzisiaj zapamiętałem, choć minęło ponad 50 lat. Tak to jest. Ktoś albo to rozumie, albo nie rozumie.